Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Stefan Grabiński Engramy Szatery Część druga Co pan naczelnik tak pilnie obserwuje na torze? Zapytał młody człowiek, przykładając palce do czapki. Szczególny fenomen, panie kolego, odparł szatera, skazując na piasek. Pan myśli o tej figurze. Której? Gdzie? O tutaj kupka piasku, niech się jej kolega lepiej przypatrzy. W tej chwili nadpłynął z przestrzeni świeży podmóg wiatru i rozwiał rzeźbę, efemerydę. Sakr zaklął szatera. Późnił się kolega o parę sekund. Warto było zobaczyć. I wytłumaczył mu o co chodziło. Derwicz wysłuchał z zajęciem, lecz nie wyglądał na przekonanego. Mogło się jednak to wszystko panu naczelnikowi przewidzieć, rzekł w końcu z odcieniem sceptycyzmu w głosie. Być może myślał pan w tej chwili o niedawnym wypadku na stacji. Szatera wzruszył tylko niecierpliwie ramionami, lecz nic nie odpowiedział. Obojętne mu było, czy asystent wierzy w rzeczywistość tego, co on widział przed chwilą, czy nie. Przez parę następnych dni, kaprys wichrowy na piasku. Powtarzał się na rozmaitych punktach toru, lecz coraz niewyraźniej i niedokładniej. Odlew ręki był fragmentaryczny i niewykończony. Raz brakowało niektórych palców, to znów ramię wyglądało skrócone po łokcie. W ciągu następnych tygodni zjawisko występowało już tylko sporadycznie w przerwach. Najpierw dwudniowych, później co trzy, cztery dni, a wreszcie ustało zupełnie i już nie powróciło. Równocześnie podobny objaw zaobserwował na miejscu dawnej stacji w Kniejowie. Światła niewidzialnego semaforu pojawiły się jeszcze parę razy w kilkudniowych odstępach, lecz za każdym razem były coraz słabsze. Sygnały bladły widocznie i wyczerpywały się, aż strzezły i więcej nie powtórzyły się. Wtedy coś w szaterze załamało się i zgasło. Przez czas pewien Piastował w duszy złudne majaki, a gdy już był bliskim realizacji, zdradziecki miraż rozwiał mu się w oczach. I znów panowała wszechwładnie szarzyzna codzienności. Lecz powoli, poprzez mroki otoczenia, zaczął przebłyskiwać brzask pociechy. Wśród bezładu zdarzeń i rzeczy zakiełkowała myśl. Zrazu nieśmiała i wątła, rozrosła się z czasem do rozmiarów wybujałych, i Przygłuszyła sobą wszystko. Sturamienne jej poroście rozwielmożniły się bezlikiem korzeni i odgałęzień upartych, wiśnych, nie do wypełcia. Odtąd Szatera żył tylko tą myślą i dla tej myśli. Przesłoniła mu sobą cały widnokrąg i zepchnęła wszystko inne w cień spraw podrzędnych zapatrzony w jej zbawczy drogowskaz, szedł już prosto, w wytkniętym raz kierunku i nie zbaczał ni w prawo, ni w lewo, nie oglądając się na nic i na nikogo. Naczelnik wstąpił na szlaki fatalne. Pod wpływem dziwnych objawów zaobserwowanych w Kniejowie i na stacji w Zakliczu powstała teoria engramów, ocalająca przeszłość. Bo z czasem Nabrał szatera przekonania, że nic na świecie nie ginie, że żadne, choćby najbłahsze zdarzenie nie przepada i nie rozwiewa się bez śladu. Przeciwnie, wszystko utrwala się i rejestruje. Gdzie dokładnie nie umiał określić. Może gdzieś w metafizycznym planie, w hinduskiej akasa wszechświata, w jakimś astralnym eterze lub niewidzialnym kosmicznym fluidzie. Zdarzenia rzeczywiste Rozgrawszy się na arenie świata widzialnego prawdopodobnie wsiąkają w przestrzenie wymiaru czwartego, by tu utrwalisz swój obraz na klisze astralnej. Te wizerunki fil i spraw ubiegłych, zarejestrowane tam gdzieś w sferze zaświatowej, niby jakieś metafizyczne fotografie i plansze, nazwał szatera engramami zdarzeń. Owe engramy, ślady faktów i zajść minionych Trwają w stanie utajonym na kliszach ze światów, jak podobizny świata fizycznego, wywołane przez światło na szkle lub papierze powleczonych emulsją. Trwają więc istnieją impotentia. Czyhają na sposobność, by znów powrócić w sferę widzialności i powtórzyć się echem. Bo zdarzenia mają swoje echa jak Głos lub dźwięk lubią powtarzać się i odbijać kilkakrotnie, czasem poprzez wieki. Ich engramy, korzystając ze szczęśliwej konstelacji, spowodowanej częściowym powrotem tego splotu spraw, który niegdyś je wywołał, przechodzą ze stanu utajanego, stan czynny i empiryczny, aktywizują się. Żywotność engramu zależy od rozmiarów i jakości modyfikacji wytworzonych w sferze zeświatowej przez zdarzenie pierwotne. Najsilniej utrwalają się zajścia tragiczne, bo te wstrząsają potężnie dziedzinami z tamtego brzegu. Engramy zdarzeń błahych i nikłych pozostają w utajeniu bez echa, o ile ich ktoś nie wywabi. Po pierwszorzędną rolę w aktywizacji engramu odgrywają ludzkie uczucia, myśli i wspomnienia. Człowiek może tęsknotą swoją ściągnąć przeszłość z nieba na ziemię. Myśli jego, krążąc uporczywie koło zdarzeń minionych, ułatwiają im powrót w sferę rzeczywistości. Przywołują echo. Dlatego pogłosy. Spraw upłynionych tem silniejszy, im głębsza tęsknota za niemi, im świeższy engram. Najłatwiej wywabić echa niedawnej przeszłości. Im dalej wstecz w perspektywę czasu, tem trudniejsza od nowa. Engramy rzeczy dawno przebrzmiałych nie łakną, zda się reprodukcji. Wygląda na to, że w miarę oddalania się od nas w czasie. Moc ich słabnie. Najsilniejsza jest tendencja do powrotu. Krótce po rozegraniu się zdarzenia. Potem wątleje, rozwadnia się, wreszcie wygasa. Szatera doświadczył tego w dwóch dotyczących go blisko wypadkach. Zaktywizowane przez jego upartą myślę engramy odtworzyły częściowo parę razy chwile minione, lecz potem wyczerpawszy się, Zaczęły płowieć mętnieć aż zgłuchłe. Leż szatera pragnął mieć przeszłość przed oczyma, ciągle żywą, ciągle pulsującą krwią chwili bieżącej, wiecznie aktualną. Chciał mieć ją bez przerwy, tuż przy sobie, codziennie, na zawołanie, niby kochankę posłuszną na każde skinienie. Tymczasem ona, znużona i wyczerpana, wymykała mu się z kochających ramion i kryła za kotarami ze światów. Pozostały mu tylko rocznice, owe dziwne lata, dnie i godziny, które dzięki tajemniczej umowie między światem tym i tamtym, powracają z nieba na ziemię, ludzie, zdarzenia i rzeczy umarłe. Co je do nas sprowadza, Wzmożona tęsknota i myśli żyjących czy prawo periodycznego nawrotu oparte na pitegoryjskich stosunkach liczbowych, utajonych głęboko w budowie wszechświata nie wiadomo. Lecz że rocznice skrzyżają przeszłość, aktywizując jej engramy, to pewne. Zbiorowa tęsknota pewnych zrzeszeń ludzkich posiada niewątpliwie większą moc wywabiania niż wysiłek myślowy choćby niezwykłe jednostki. Dlatego naczelnik zaklicza, który nazwał rocznicę zaduszkami zdarzeń, postanowił wyglądać cierpliwie ich nadejścia. Siła jego myśli i tęsknot wystarczyła tylko na wywołanie kilkokrotnego echa, bo jego moc duchowa, jak wszystko na świecie, miała swe granice. Teraz musiał czekać na pomoc innych, na zbiorową współpracę towarzyszy ziemskiej wędrówki, którzy w rocznicę ważnych dlań zdarzeń przyczynić się mieli do ich wskrzeszenia swoją myślą i wspomnieniami. Tymczasem życie skróciło mękę wyczekiwania i zesłało mu w darze wypadek straszliwy, zdolny do wypalenia na kliszach ze świata obrazów trwałych i soczystych. Był nim pamiętny karambol na stacji w Zakliczu w dniu 8 lipca 1920 roku. Wskutek karygodnej pomyłki funkcjonariusza z nr 2, który wystawił na semaforze niewłaściwy sygnał wolnego wjazdu, nastąpiło zderzenie osobowego z pochmarza i pośpiesznego z wygnanki. Natarcie tego ostatniego na stojący już przed peronem pociąg osobowy było tak gwałtowne, że obie maszyny, wtargnąwszy nawzajem w swe organizmy, zaryły się jedna w drugą i utworzyły chimeryczny stop, nastroszony konwulsyjnie, powynkręcanymi kikutami żelaza. Osiem wagonów pociągu napadniętego, a dziesięć ze strony atakującego, uległo zupełnemu zniszczeniu. Pozostała z nich tylko zmieszana dziko z krwawymi szczątkami ciał ludzkich, duszba żelaza i drzewa. Straty w ludziach były potworne. Zginął niemal cały personel pospiesznego, dziesięciu funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przyosobowym i stu pasażerów. Dworzec w sprawiał przez parę następnych dni wrażenie szpitala lub pobojowiska. Zewsząd dochodziły jęki i skargi ofiar. W powietrzu nosiła się mdła woni i odoformu, na peronie i w poczekalniach bielały sposoczone krwią płaszcze felczerów i lekarzy. Szatera chodził z kąta w kąt jak struty, zatykając nerwowo uszy lub zamykał się u siebie w biurze stacyjnym. Nikt tak silnie nie odczuł katastrofy jak on. Wymizerniał, wychudł jak szkielet chodził pomiędzy ludźmi. Lecz gdyby komuś udało się było wtedy zajrzeć w głąb jego duszy... Przekonałby się, że straszliwy wypadek wytrawił w niej tylko pewne ściśle określone szczegóły. Jednym z nich był obraz maszynisty, który prowadził pociąg pospieszny. Obraz poprzedzający o parę sekund moment zdarzenia. Szatera widział twarz tego człowieka w krytycznej chwili. Twarz szarą niemal ziemistą z oczyma wyskakującymi z oczodołów. I śledził gest jego ręki, zaciśniętej w beznadziejnym wysiłku na korbie hamulca. Potem, już w ostatniej sekundzie, spostrzegł coś, czego nigdy nie umiał sobie wytłumaczyć. Maszynista nagle uśmiechnął się, odjął rękę od przyrządu i uczynił nią ruch lekceważenia. Równocześnie niemal wyrosła obok niego na platformie maszyny druga. Trochę zatarta w konturach, lecz zupełnie doń podobna postać ludzka, i z tym samym lekceważącym wszystko uśmiechem, odwróciwszy się od kotła, zaczęła schodzić po stopniach w dół. W tej chwili nastąpiła detonacja. Wśród piekielnego łomotu i trzasku, wśród chaosu spiętrzonych wozów, wężowiska sprzętów, ludzi, rzeczy. Mignęła przed oczyma szatery sylweta młodej pani w czerwonym szalu. Nieszczęśliwa usiłowała ratować się ucieczką, wyskakując przez okno jednego z przedziałów. Lecz skok był fatalny. Uderzywszy głową o latarnię między torową, zginęła na miejscu. Wtedy przyszedł moment końcowy, najstraszliwszy w swym ponurym uroku. Pod kół jednego z wagonów wyrzucona niby krąg żelazny z pasów transmisji wypadła i potoczyła się ku niemu cudna dziewczęca główka w otoczu jasnych, złoto-blond włosów. Nagle ujrzał u stóp swoich parę przepięknych, fiołkowych oczu, które śmierć zawlokła już szkliwem martwoty i parę warg rozchylonych podobnych płatkom róży. Szatera, Pochylił się ku tej umęczonej głowie, wziął ją ostrożnie w obie dłonie niby relikwię i przycisnął usta do jej ust zbielałych. Wtedy uczuł na wargach ból i posmak krwi. Zaciśnięte jej zęby, drobne, o połyskach perłowych ząbki rozwarły. W chwili pocałunku i skurczem agonii zamknęły z powrotem. Szatera wyszarpnął usta z miłosnej więzi i wstrząsany dreszczami grozy wypuścił z rąk głowę kochanki. W oczach pociemniało mu. Świat zawirował pod nogami i bez pamięci zwalił się na szyny. Gdy odzyskał przytomność, znoszono już zabitych i rannych. W miesiąc po katastrofie obudziły się na stacji z zakliczu posępne jej echa. Zaczęło się od podejrzanych cieni na ścianie magazynów przy torze pierwszym. Szatera spostrzegł je po raz pierwszy 10 sierpnia, w chwili przejazdu towarowego ze Zwijachla. Cienie, rzucone wtedy przez przesuwające się mimo budynków wagony, nie odpowiadały im wcale pod względem wymiarów i kształtów. To, co ujrzał na ścianie magazynów, wyglądało raczej na projekcję spiętrzonej dziko barykady niż na cień wozów w zwykłej, normalnej pozycji. Zwykle symetryczne, prostokątne kontury wagonów załamały się w swem cienistym odbiciu w niespokojną linię, pełną uskoków, wyrw i przepukliń. Czytał Jacek Brzezowski.